Zbigniew Herbert ze szczytu schodów. Oczywiście ci, którzy stoją na szczycie schodów, oni wiedzą. Oni wiedzą wszystko. Co innego my, sprzątacze placów, zakładnicy lepszej przyszłości, którym ci ze szczytu schodów ukazują się rzadko, zawsze z palcem na ustach. Jesteśmy cierpliwi. Żony nasze cerują niedzielną koszulę. Rozmawiamy o racjach żywności, o piłce nożnej, cenie butów, a w soboty przychylamy głowy w tył i pijemy. Nie jesteśmy z tych, co zaciskają pięści, potrząsają łańcuchami, mówią i pytają, namawiają do buntu rozgorączkowani, wciąż mówią i pytają. Oto ich bajka. Rzucimy się na schody i zdobędziemy je szturmem. Będą się toczyć po schodach głowy tych, którzy stali na szczycie. I wreszcie zobaczymy, co widać z tych wysokości, jaką przyszłość, jaką pustkę. Nie pragniemy widoku toczących się głów. Wiemy, jak łatwo odrastają głowy i zawsze na szczycie zostaje jeden albo trzech, a na dole aż czarno odmiotów i łopat. Czasem nam się marzy, że ci ze szczytu schodów zejdą nisko, to znaczy do nas, gdy nad gazetą żujemy chleb i rzekną. A teraz pomówmy jak człowiek z człowiekiem. To nie jest prawda, co wykrzykują afisze. Prawdę nosimy w zaciśniętych ustach, okrutna jest i nazbyt ciężka. Więc dźwigamy ją sami. Nie jesteśmy szczęśliwi, chętnie zostalibyśmy tutaj. To są oczywiście marzenia. Mogą się spełnić albo nie spełnić. Więc dalej będziemy uprawiali nasz kwadrat ziemi, nasz kwadrat kamienia, z lekką głową, papierosem za uchem i bez kropli nadziei w sercu.